A linia kolejowa 285, siemanko wszystkim. Właśnie miałem przed chwilą niezłą trafieję, a to zobaczycie potem na filmie. I mam oto właśnie taki klimat kolejowy. Wiecie, kolej moja pasja. Bez kolei tam aż żyć nie może. Fajna pogoda, zawsze chciałem tą linię sobie przejść i właśnie to zrobię. Sobie ją przejdę. Klimacik mam nieziemski. Po prostu aż miło. Ha. Semafory. Tory. Dobrze jest. Kurczę, powiem wam, że jeżeli tą linię otworzą 285, to będzie niezły zastrzyk dla regionu pod względem turystyki. Nie wiem, w latach 90. PKP Barany tą linię wyremontowały po to potem, żeby ją zamknąć, doprowadzić potem to do ruiny. A teraz milionowe, jak nie miliardowe środki idą na renowację tej linii. Trochę to troszkę dziwne, no ale to polska gospodarność. Najpierw zrobić, potem zamknąć, zniszczyć, zaorać, a potem pompować miliardy, żeby otworzyć. No ale mamy takich mądrych panów z PKP, no to co tu się dziwić. Piękna pogoda. Powiem wam, że naprawdę jestem happy, że mogę tutaj być. Także pozdrawiam z tego fajnego miejsca. Życzę wam udanego dnia. A ja sobie lecę dalej. Linia 285. Chłopaki robią. Aż pięknie. Jarka pojechała, a teraz leci druga maszyna. Aż miło. Ha. Ale klimat. Trafieja. Znowu ja. Tu w tym miejscu akurat nie ma szyn. Szyny leżą do położenia. Ale powiem wam, klimatycznie jak się idzie po tuczniu i czuć ten zapach. Kolejowy oczywiście. Fajnie, bardzo fajnie, że tą linię naprawdę reaktywują. Się sam nie mogę doczekać, kiedy się przyjadę pociągiem. Niby do końca roku mają oddać. Zobaczymy. No, jedna z piękniejszych linii kolejowych w Polsce. No, nie licząc linii 286 Wałbrzych Kłodzko, bo to już jest w ogóle bajka. Także ja mam taki fajny klimacik. Piękna pogoda. O, tu leżą stare szyny S49. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. Ale klimat jest. To co lubię. Już jestem ciekawy, czy są jakieś stare poniemieckie te szyny. Zobaczymy, ale nie sądzę. To PKP remontowało tą linię w latach 90. Także kurde, przez głowę mi nie idzie, że wyremontowali linię, potem wstrzymali ruch, na końcu zamknęli, no i poszło to wszystko w rozsypkę. Szkoda. No ale fajnie reaktywują.
Także ja mam taki klimacik. Oczywiście pozdrawiam wszystkich z takiego oto fajnego miejsca. Ja sobie zaraz lecę dalej. Kurde, no nie ma jak wyjść w teren w taką pogodę i po prostu zresetować głowę po kolejowemu, jak ja to mówię. Ale zobaczymy, co tutaj jest. No tak, betonowe podkłady tam leżą. O, dobra, lecimy dalej. Nie ma sensu się tarabanić tam. Nie ma torów. Niewygodnie się idzie. Także do usłyszonka.